kojarzy mi się ze szpitalem, bo tutaj uratowano mi dwa razy życie. Ludziu, stanęłabyś na przykład tutaj bardzo blisko. Wiesz co, my nawet troszeczkę, pozwól Jerzy, że podjedziemy jeszcze bliżej. Będzie właśnie takie popiersie Lodzi i dzięki temu będzie dobrze ją słychać. A potem, Lodziu, ty na przykład podejdziesz tam bliżej, tak jak zrobiłaś wcześniej, tylko troszeczkę bliżej zaczynamy od wszystkiego. Co ty na to, Lodziu? No tak. Dzięki temu będzie cię po prostu słychać. I odejdę w tamtą stronę. Szpital Grudnowski kojarzy mi się Brudno kojarzy się ze szpitalem, gdzie uratowano mi dwa razy życie. Dodać do tego właśnie dźwięk wziąć do tego wejścia Lodzi do szpitala. I nagle się pojawia Lodzia, która a mi się kojarzy ze szpitalem. I jest już szpital. Wychodzimy. Tak jakbyśmy spacer ubrali. Tak, ale już wychodzimy dalej. A czyli rozumiem twoją myśl, że tak, to bardziej tak, kowuje, jak my robimy film o Brudnie, bo są nasze skojarzenia, tak, brane jako podstawa. A ja jeszcze trochę herbaty dolewkę. Ewentualnie kawę. Kawa czy herbata? Kawa. I Lodzia? Myśmy nagrali jeszcze też kawę. Może być kawa. Jerzego, jest zrobione 10 promilowych. Jeszcze jest nieumieszczona, ale ona... A, wzięłaś sobie, dobrze. Naprawdę, ale ona jest taką miłością zapałała, że co godzinę ją budziła i kazała się głaskać. Wspaniale. To ona tego nie lubi. O właśnie, że do niej lizała ją po buzi. Przychodziła po niej, jak ona się odwróciła, mówi, żeby z tyłu, bo ona chrapie. Bo moja córka, jaki to jest gatunek? Bo moja córka Agnieszka też ją pilnuje. Napisane europejski, ale ona przypomina jak gdyby trochę angorę turecką. Mhm. Bo ja byłam ostatnio na wystawie kotów i były takie wspaniałe różne ptaki. Ma 16 lat. No pomiał ci jeszcze. A jeszcze skacze na parapet, jak się podstawi krzesło. A jak ma na imię? Grusia, Grusienika, Grusia. Bo chodziła i gru, malutka była. Bo to był kot, tego kota dostał mój syn. To jest 28 lutego. I jeśli już pojechać, to nie zapomnij o podpaleniu tego. Tak, i właśnie też będziemy wiedzieć, czego dokładnie nam brakuje. Tutaj przy tym palenisku, a tutaj jest nawet takie siedzisko. Tak, wiecie co? Myślę, że fajnie może. No, ja nie mam tutaj takich warunków, no ale tu jest. To znaczy co? Najpierw na kulę. Jak kula przetoczy się, to wjazd na tą rzeźbę. Żeby zlokalizować, że to jest tu akcja się dzieje, nie? Czy nie co? Puszczę jeszcze raz tę kulę, jak będzie już pani operatorka gotowa. Co no, bo coś mi zblokowałeś. To kamera start. Cudownie. Tak, powiedz mi, do czego się te rzeźby nadają? To miła się przy nich gra. Dobra? Także to jest najlepszy scenariusz z tego materiału, pomijając mój scenariusz, który jest też dobry. Bez gadania, lepiej No ale nie mamy dobrych scen bez gadania.
Ale musi być gadanie? No nie to musi. To znaczy, wiesz, no... Musi coś się w ciebie dziać. No ale... Ale nie gadanie, no. Można jak, te jak sceny wiesz, z nimi, jak nie gadają. Jak no, ale grają i no, rozmawiają. Ja sobie tak wymyśliłam, że te dziewczyny są w głębi tam Zyndrama, a on idzie ulicą tu koło tych wież, niekoniecznie muszą być wieżby pokazane, bo to nieważne, idzie sobie z kijkami, w pewnym momencie przy tej ulicy się zatrzymuje, zastanawia się iść dalej, czy skręcić w prawo i one rozchichotane gdzieś tam z tej ulicy wychodzą. To jest taka zielona ulica, domów nie ma, więc to powinno być ładnie. No dobra, to co? Walczymy. Owszem, ale on musi życiowo, jakby w przenośni iść w lepszą drogę życia. No nie może iść tak, że on idzie z tej strony, krzyżówka, to widać lepszą drogę i on idzie z lepszej ale drogi. Ale to jest twoje skojarzenie z tą drogą. A może idzie, wiesz, w kierunku przyrody, w kierunku drzew. Ale on może iść z gorszej w lepszą albo... W... To nie ma popatrz, znaczenia. Popatrz, on może, słuchaj, on może iść w kierunku drzew, przyrody, o. To powinna być polna droga. Nie, no to zróbmy teraz tą koncepcję z tej gorszej w lepszą, bo to będzie miało... poza Warszawę. Nie, ale mi się tak wydaje, ja tak myślę. Ale może zaraz, ja jestem w błędzie. To odwrotnie. Niech on idzie przy tych drzewach, rzeczywiście. Te dziewczynki jak się bawią, to będzie fajna przebitka, bo później one jakby gdzieś, właśnie jak ty mówisz, podskakują do niego, nawet i z tymi kijkami niech będą one, że one zostawiły podchodzą, kijki. Zostawiły. Że one, o dziadziu, się, fajnie, że się spotykamy. To czy kto, i w one kierunku? Cieszą się, że go widzą i chodź z nami, pójdziemy do domu. To ma być takie fajne, takie spontaniczne. No, ale dlatego to nie ma być pełna droga, bo jak tu nie ma pełnej drogi, on tu mieszka. Posłuchajcie. Bo tu wszyscy mówią, a Janek a, będzie robił swoje. A co Janek mówi? A Janek jak ma jeszcze jedną propozycję, ja co więcej propozycji, to nic nie szkodzi. Tu do to. Ja przez chwilę też myślałam, że on z tej gałęzi się wyłania, i pokazać przez chwilę to rozstaje. Gotowi? Dobrze, Witku, chodź! Debel. No nie wiem, dlaczego? Że jest samochód? W tle może być. Nowy kawał. Pewna pani przychodzi na taką stację, znaczy nie będzie na wątka samochodowa. Ej, patrzcie, dziadek. Dziadku! Chodź z nami. Chodź z nami. Piszko. No, Piszko. Fajna czapka. Taka piosenka. Nie czuję się bohaterem. Jaki tam ze mnie bohater? Układ muzyczny w filmach, on jest wyciszany i tam, gdzie nie potrzeba, jest nasilany. Więc to się wszystko jakoś tak powinno... Przy odpowiedniej technice montażu co można zrobić majsterz. Nic. Nawet tam, gdzie ja dobrze montuję.